Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W mijającym tygodniu, dokładnie 22 czerwca, w Bułgarii odbyło się głosowanie za odwołaniem gabinetu premiera Kiryła Petkowa. Dodać należy, że jest to jeden z najbardziej Prozachodnich gabinetów w ciągu ostatnich lat w tym państwie. Za odwołaniem tego rządu opowiedziało się 123 członków, liczącego 240 miejsc bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego. Wniosek o wotum nieufności poparli deputowani z takiej głównej siły opozycyjnej partii, nazywającej się Obywatele na Rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii, byłego premiera bojko Borisowa a także członkowie partii mniejszości tureckiej ruch na rzecz praw i swobód a także ugrupowania Partii Jest taki naród i nacjonalistycznego ugrupowania odrodzenie. Partia jest taki naród to, to ugrupowanie założone przez osobowość telewizyjną, przez takiego telewizyjnego showmana, Sławiego Trifonowa, która zresztą to partia w grudniu 2021 roku roku opuściła, opuściła koalicję rządową. No zresztą to opuszczenie czteropartyjnej koalicji jest tak naprawdę, było tak naprawdę jednym z głównych powodów do głosowania nad wotum nieufności wobec premiera premiera Petkowa. Co istotne ten kontekst, ten kontekst odwołania, Premiera Petkowa ma nie tylko wymiar wewnętrzny, ale także zewnętrzny. To jest kwestia, to jest kwestia potencjalnego członkostwa Macedonii Północnej w Unii Europejskiej, o czym jeszcze, jeszcze powiem. Natomiast warto, warto dodać, że w najbliższym czasie dojdzie, dojdzie do czwartych wyborów w Bułgarii. Prawdopodobnie dojdzie do czwartych, wybo czwartych przedterminowych już. W tym przypadku wyborów i to w ciągu zaledwie półtora, półtora roku. No, niespełna rok po poprzednich, bo poprzednie wybory odbyły się w listopadzie 2021. I wiele wskazuje na to, że jeżeli dojdzie do tych przedterminowych wyborów, no a jest to moim zdaniem bardzo prawdopodobne, to nowemu premierowi, nowemu rządowi będzie bardzo trudno funkcjonować bez. Porozumienia się z prezydentem Rumunii, Rumenem Radewem, a to prezydent, który wielokrotnie dawał wyraz swojemu, no, można powiedzieć, takiemu wielkiemu sceptycyzmowi, mówiąc delikatnie, wobec popierania Ukrainy. No, nazywany często jest rosyjskim prorosyjskim prezydentem. Natomiast warto zauważyć, że rząd Kiryła Petkowa, który został sformowany w grudniu ubiegłego roku, no, składał się z tych czterech podmiotów, z partii, z partii właśnie Petkowa, czyli liberalnej partii Kontynuujemy Zmiany, ale także trzech innych podmiotów. Wspomniałem już o tej partii Jest Taki Naród, który jest, jest właśnie taką partią dość można powiedzieć populistyczną, stworzoną właśnie przez przez showmana telewizyjnego, natomiast dwie pozostałe formacje to Bułgarska Partia Socjalistyczna i Partia o nazwie Demokratyczna, Demokratyczna Bułgaria. To, co jest bardzo istotne w kontekście upadku rządu premiera Petkowa, to fakt, że dwa dni po głosowaniu nad wotum nieufności bułgarscy deputowani przyjęli deklarację, która ma pozwolić rządowi bułgarskiemu na potencjalne ewentualne zniesienie weta w sprawie rozpoczęcia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej dla Macedonii Północnej. No tutaj warto podkreślić, że rząd bułgarski zawetował możliwość rozpoczęcia rozmów akcesyjnych Macedonii Północnej z Unią już pod koniec 2020 roku. Wtedy jeszcze rządził premier Borisow. No, wtedy rząd bułgarski twierdził, że Macedonia Północna nie wdraża postanowień dwustronnego traktatu, który był podpisany w 2017. Roku. Warto tutaj dodać, że nie tylko partia Borisowa, ale także no, pewna część bułgarskiej sceny politycznej uważa, że język macedoński ma korzenie bułgarskie, że w Macedonii Północnej istnieje spora mniejszość bułgarska, która ma być. Ich zdaniem represjonowana. No, warto także tutaj dla równowagi uznać, że, że Bułgaria nie, nie uznaje istnienia mniejszości macedońskiej u siebie. Natomiast to, co jest także istotne, to fakt, że ta deklaracja przyjęta dwa dni po obaleniu premiera Petkowa jest, jest zasadniczo zbieżna z tak zwaną francuską propozycją przełomu, która została oficjalnie przekazana stronie bułgarskiej i, i macedońskiej. W Francji szczególnie zależało na rozwiązaniu tej sprawy przed 30 czerwca tego roku, ponieważ wtedy kończy się prezydencja francuska w Radzie Unii Europejskiej, prezydencja, która trwa od 1 stycznia tego roku i już od początku maja 2022 roku widać było te wzrastające naciski ze strony Unii Europejskiej, które, których celem było zniesienie bułgarskiego weta i rozpoczęcie negocjacji członkowskich nie tylko zresztą z Macedonią Północną, ale także z Albanią. Od zresztą Połowy maja tego roku Józef Borel, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wprost wyznaczył datę końcową rozwiązania sporu bułgarsko-macedońskiego na koniec czerwca tego roku. Jego zdaniem Utrzymanie bułgarskiego weta miałoby doprowadzić do poważnego kryzysu w relacjach Unii Europejskiej z państwami Bałkanów Zachodnich, co zresztą także miałoby, zdaniem Borela, podważać unijną wiarygodność i, jak to określił, stanowić swoisty prezent polityczny dla prezydenta Rosji, Władimira Putina. I niewątpliwie upadek rządu Kiryła Petkowa, który no, oczywiście jest. Efektem tych wszystkich zawirowań nie tylko wewnątrz politycznych, ale także, ja bym powiedział wprost geopolitycznych, jest niezwykle na korzyść. No nie tylko Francji, nie tylko prezydencji francuskiej, nie tylko Józefowi Borelowi, ale w ogóle obecnej polityce Unii Europejskiej. Faktem jest, że będą to czwarte, prawdopodobnie będą czwarte wybory w ciągu ostatniego półtora roku w Bułgarii, natomiast cel, który postawiła sobie Unia Europejska. Europejska, urzędnicy unijni, ale także politycy francuscy został osiągnięty i jest tutaj wytyczona droga, czy utorowana droga do właśnie zniesienia, zniesienia tego weta i do rozpoczęcia rozmów z Macedonią Północną i Albanią. Dziękuję Państwu za uwagę.